Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen. Dzisiaj w końcu w tej serii mamy prawdziwy amerykański samochód i dzisiaj ze mną jest Krzysiek. Cześć Krzysiek. Cześć. Właściciel tego oto właśnie czego? Opowiadaj, co to masz za samochód. To jest Cadillac Fleetwood, 61 rok, czterodrzwiowy, taki babciowóz. Troszkę, taki tapczan. 6.4 V8, 350 koni. 350 koni? Tak. O, no to sporo, bo zazwyczaj przy amerykańskich samochodach, nawet z dużych pojemności, często te samochody miały po 200 koni, tak mniej więcej, nie? A tutaj 340 koni, no to chyba dosyć fajnie się odpycha. Jest. Tak? Jest czym gonić. Aha. Fajnie się to prowadzi, bardzo przyjemnie. Jeszcze z tym zamontowanym wspomaganiem, naprawdę jest mega. Miękkie kanapy, sprężyny. No to płynie po prostu. Płynie. Spalanie? Może lepiej pominąć? Około 30 litrów na 100. Okej, okay, ale ty więcej jeździsz po mieście czy w trasy? Raczej po mieście. Raczej po mieście. Miasto, okolice, no. Okej, okay, a byłeś gdzieś dalej tym samochodem? Czy najdłuższą trasę, jaką robiłem, to było chyba łącznie około 200 km. A, okej. Okay. Łącznie razem. Mhm. Ale tak dalej, żeby wypuszczać się gdzieś na drugi koniec Polski, na zloty czy coś takiego, to nie zdarzyło mi się. A teraz to jest kwestia tego, że boisz się, że coś z tym samochodem się stanie, w sensie, że się zepsuje, albo właśnie, że coś się z nim... Tak, przede wszystkim boję się jakiejś awarii, takiej niezapowiedzianej, bo to nigdy nie wiadomo. Okay. I potem w szczerym polu zastanawia się, co mogło się stać i szukać pomocy. To raz, a dwa, koszty paliwa. No tak. Nie myślałeś, żeby pod tlenek gazu to nie ma opcji. Nie ma opcji? Nie ma takiej możliwości. Okej, okay. Ale to czekaj, skoro mówisz o tych awariach, że boisz się, czyli coś się tutaj tobie już zepsuło w tym samochodzie? Na razie nie. Odpukać oczywiście. Okay. Na razie nie. Czasem są problemy z hamulcem, bo się zapowietrzy, auto idzie. No ale... Ale oby nic nie działo się więcej w przyszłości. No i tego się trzymajmy. A jak długo posiadasz ten samochód? Od 2 lat. Od 2 lat? To są szczęśliwe lata z tym samochodem? W sensie jesteś zadowolony? Tak, jak najbardziej. Co posiadałeś nas poprzednio? Wcześniej duży Fiat. O. I jak wspominasz? Na początku dobrze, wiadomo. Później no to już była coraz większa udręka dla mnie, coraz bardziej mnie pochłaniało to finansowo, więc postanowiłem w końcu go sprzedać. Trafił w dobre ręce na szczęście do kolekcjonera i, no i mam nadzieję, że jemu też służy. No i tego życzymy oczywiście. A dlaczego Cadillac i dlaczego Fleetwood? To był zamierzony? Szukałeś akurat konkretnie takiego samochodu, czy to jest przypadek? Nie, chciałem strasznie amerykański wóz, okay. Taki klasyk amerykański. Lata 60., może 70. Strasznie lubię rock'n'rolla, nie? Heavy metal, ale chyba nie ma nic bardziej rock'n'rollowego niż stara amerykańska fura ze skrzydłami. Początkowo miał to być Oldsmobile, no ale tam w wyniku pewnych nieporozumień rozmyśliłem się z tego projektu. Okay. O to też by mnie pochłonęło mocno finansowo. Na szczęście trafił mi się ten egzemplarz, jestem z niego zachwycony. No jest to czego chciałem. Wiadomo, docelowo chciałbym 59 rok, największe skrzydła w historii. Czyli jeszcze większe były, tak? Tak. Okej. Okay. Ale z tego też jestem zadowolony i... No i ma ten kolor, który bardzo lubię. I jak on się nazywa, wiesz? Teoretycznie jest to z tabliczki znamionowej Aquamaryna. Ja to nazywam błękitny, niektórzy mówią zielony. No i faktycznie tak jest, bo po zdjęciach, zależnie od światła, ten kolor też inaczej wygląda. Zmienia kolor. W sensie inaczej wygląda, jasne, rozumiem. Wspominałeś, że mamy tu silnik 6.4. Tak. Tu jest kupę miejsca, podejrzewam, że tu by się jeszcze większy silnik zmieścił. Myślę, że jeszcze jeden by wszedł. Jeszcze, a tutaj był tylko taki dostępny silnik? Kojarzysz może? Tak, chyba wychodziły tylko z silnikiem 6.4. Przynajmniej w tym 61 roku. Później to mogło ulec zmianom. Oczywiście, 8 cylindrów w układzie V. Tak. A jak z częściami eksploatacyjnymi, jak już tu jesteśmy przy silniku? Z częściami nie ma żadnego problemu. Jest mnóstwo rzeczy dostępnych, tylko trzeba to ściągnąć ze Stanów. Okay. To jest dalej grupa General Motors, więc wszystkie te firmy z tego koncernu przez ileś tam lat były produkowane na jakby no na jednych częściach. Na jednej ramie, na tych samych komponentach. Zmieniała się tylko karoseria i jej kształt. Detale, bo w latach 60. wyszło kilka modeli Cadillaca, nie wiem czy to był Devil, czy Fleetwood, czy Eldorado, wyglądały niemalże identycznie, z tego, że jeden to była wersja coupé, druga to była wersja czterodrzwiowa jak mój, a trzecia to była po prostu wersja hardtop z płaskim dachem i różniły się tylko lampami, światłami, słupkiem C i nie wiem, powiedzmy lampami z przodu. Okay, czyli tylko detale. Czyli dużo tych części zamiennych jest, tylko trzeba troszeczkę poczekać po prostu. Jest, tak. A jak się kształtują ceny? Tych części. Ceny części
relatywnie rzecz biorąc, nie są duże. Aha. Większość całego kosztu ogólnego pochłania cło, podatek i wysyłka. Mhm, czyli sama część nie jest droga, ale nie. To wszystko, ta cała otoczka... Przewyższa kilkukrotnie wartość samego elementu. Aha. Ale są też chyba firmy w Polsce, co mają dostęp do takich części, w sensie, co sprowadzają już te części, potem sprzedają, nie? Tak, i to najczęściej opłaca się wtedy, kiedy ściągał dla kilku klientów, no. Więc to też wydłuża czas. Aha, okej. Okay. Żeby taki usługodawca zebrał sobie, powiedzmy, taką pulę klientów i zamówił dla wszystkich jednocześnie. Wtedy opłaca się jemu, opłaca się nam, czyli klientom, no tak. Ale to też wydłuża czas oczekiwania. Ale tu jest naprawdę ogrom miejsca. Praca nawet tutaj to jest czysta przyjemność, bo tutaj wszędzie włożysz rękę, tak. Nie? To jest całkiem inaczej niż w dzisiejszych samochodach, że masz takie natykane. To jest samochód oczywiście... No i nie ma komputerów. Mhm. To jest ten plus. Nie ma komputerów tutaj. Konstrukcja jest bardzo prosta. Ze wszystkim można sobie poradzić, tak jak właśnie mówisz, jest mnóstwo miejsca, nie ma problemu z dojściem. Mhm. A mechanicy chętnie podejmują się napraw takich samochodów? Czy raczej zobaczą taki samochód? O nie. Raczej jak widzą, to się uśmiechają i mówią, haha, paczak w polonezie. Natomiast żeby podjąć jakiś napraw czy prac serwisowych, nie. I trzeba szukać naprawdę wyspecjalizowanego zakładu, gdzie zajmują się stricte właśnie amerykańską motoryzacją. Masz taki we Wrocławiu? Mógłbyś coś polecić? W Wrocławiu nie mam, natomiast mam takiego swojego człowieka pod Krakowem. Aha. Jest to pan Łukasz Nalepa spod Krakowa. No polecam. Ściąga samochody, części, świadczy usługi blacharsko-lakiernicze. A, czyli tak kompleksowo? Wszystko. Czyli możesz sobie zamówić u niego na przykład samochód, żeby ci ściągnął, on ci ściągnie, naprawdę. Jeździ do Stanów, wyszukuje, szuka właśnie pod preferencje klienta i jest w stanie to załatwić. Mhm. A ty ten samochód kupiłeś w Polsce czy w Stanach? Samochód był ściągany ze Stanów. Aha, okej, spoko. Samochód robi duże wrażenie, nie? Na pewno dużo ludzi się za nim ogląda. W sumie w Polsce te limuzyny, Lincolny, tam kary i tak dalej, to już się przejadło. I fajnie byłoby na przykład takim samochodem pojechać do ślubu. Jest taka możliwość, żeby na przykład okazjonalnie użyczył z tobą oczywiście. Do okazjonalnego przyjazdu, jasne, jak najbardziej. Czy do ślubu, czy do jakiejś uroczystości, czy jakiejś uroczystości ślubu. Nie ma problemu, naprawdę bardzo chętnie podejmę się czegoś takiego. To gdzie cię można znaleźć? Na Instagramie? Ogłoszenia są na Facebooku, na wszystkich grupach związanych z weselami. Aha, okej. Okay. Planuję założyć osobnego Instagrama pod ten samochód. No i na OLX-ie. Jest też wystawione ogłoszenie, to także myślę, że... To coś tam podlinkujemy, nie? Jasne. Jakby ktoś był chętny, bo no, to na pewno jest fajna przygoda, więc warto. No jest to jedyny egzemplarz w Polsce. Tak? Tego modelu. Okej. Okay. I są tylko 3 w Europie. Ale dlaczego? To jest tak unikatowy jakiś model? Czy o co z tym chodzi? Czy są nowsze w Polsce? Chodzi o to, że te modele Cadillaca szybko się zmieniały. Aha. W jednym roku Cadillac potrafił wypuścić 3 modele. Okej. Dlatego była tak duża jakby rotacja modeli, więc jedne wychodziły w większych ilościach, drugie w mniejszych. Mhm. Tutaj jeśli chodzi o tego Fituda, on jest mniej takim popularnym modelem, ponieważ wszyscy bardziej szukają Devila. Mhm. Najczęściej w wersji... Nie. Też były takie jak te, właśnie w 61 roku, natomiast był w wersji coupé. Aha, okej. Okay. Rzadszy, bardziej poszukiwany. Tutaj musiał widocznie nie być zbytu na ten model, dlatego właśnie śmieją się z niego Amerykanie, że jest takim babciowozem. Tapczanem. Okej. Okay. I tak to wszystko wygląda. Co, na razie może nie odpalamy. No. Porozmawiamy, co tutaj masz w środku, bo my już jechaliśmy trochę tym samochodem i byłem w szoku. Po pierwsze co? Bardzo mięciutka kanapa, taka typowo amerykańska, co? Tak, bardzo wygodnie się jeździ. Co tutaj mamy w ogóle z wyposażenia? To jest 61 rok, więc pamiętajcie o tym, bo możecie być zaskoczeni, co tutaj mamy, nie? Z wyposażenia co? No, przepraszam, na pewno jest wentylacja, jest rozmrażanie szyby, tak to oni wtedy nazwali, czyli po prostu, powiedzmy, taka prymitywna klimatyzacja. Okej. Okay. Popielniczki, wiadomo, wszyscy wtedy palili. Tak. Które też są podświetlane. To jest metalowe? Tak. Wszystko jest wykonane tutaj z metalu. No jest pokryte skórą. Z gadżetów, co tutaj może być jeszcze z gadżetów? Z gadżetów jest to, że tu jest cały panel od lusterek. Jest 8 przycisków. Dlaczego 8? Wszystkie 4 szyby są w elektryce, tak samo 4 trójkąty z przodu i z tyłu. Te małe lufciki można, ale je się opuszcza czy się uchyla? Uchyla się. Okej. Okay. Spróbujmy tutaj. O, i działa, faktycznie. Jest. Tak samo szyba, góra, dół. Co mnie zaskoczyło w tym samochodzie przede wszystkim to, że jest tu na wyposażeniu fabrycznym czujka do zmiany długich świateł.
Okej, okay. Co... czyli możesz sobie na długich światłach, jeżeli on wykryje jakiś samochód, na przykład z naprzeciwka, tak, to się wyłączy. Co ty gadasz? To rzadko się naprawdę spotykało teraz obecnie w samochodach tak, współczesnych, tak. Na wyposażeniu. No i to tylko pokazuje to, jak bardzo jesteśmy w tyle z motoryzacją, tak. Porównując to do tego dużego Fiata, którym jeździłem wcześniej. Gdzie duży Fiat był od 60, powiedzmy 7, ale 8 takiego pełnego roku produkcji. I nie zmienił się właściwie do 90 tak. Chyba pierwszego. No, tylko go pogarszali tak naprawdę. Tak, jest zegarek, jest radio. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, tak klimatycznie. Widać, że komuś się chciało, wiesz, że się starano, żeby to wyglądało jakoś, nie? Dokładnie, przesyt chromu, to co lubię. Mhm. Trzystopniowa skrzynia biegów, bardzo prosta w obsłudze. Jasne. Power brake, ponieważ już był to symbol wprowadzenia serwa. Mhm. No i tak jak typowo w amerykańskich wozach, długie światła przyciskiem w stopie. Możemy to pokazać? Tak, tutaj jest taki przycisk. Pod dywanikiem, tak? Obok dywaniku. Obok dywaniku. Tak, no okay. I hamulec ręczny też w nodze. Mhm. To po lewej to są światła po prostu, tak? Tak, tutaj są światła, okay. Natomiast światła zostały trochę tutaj przerobione w samochodzie. Aha. Więc ten przycisk już nie spełnia swojej funkcji. Uh-huh. Tak samo jak musiały być przerobione wycieraczki i spryskiwacze. A dlaczego? No, z tym już tak kupiłem samochód, że aha. Zostało to zrobione na krótko. Będę chciał to powoli przywracać do takiego fabrycznego stanu. Jasne. Żeby tutaj wszystko było tak jak się należy, od deski do deski. Uh-huh. Natomiast to też jest czas i pieniądze. No tak, tak. No i też nie jest zawsze wszystko tak od razu od ręki. No i czas. Nie? No właśnie. I czas. Bardzo fajne tutaj są boczki, to jest rączka, widzę, ale bardzo takie fajne, klimatyczne te rączki są do otwierania. Tak. Coś niespotykanego dzisiaj i to jest zimne, to jest chyba metal. Tak, prostu, to jest wszystko, nie? Metalowe. No i każdy z drzwi jest wyposażony w dwa przełączniki. Osobne zamykanie automatyczne tym przyciskiem kwadratowym, tak? Aha, tutaj widzę, że jest chromna. Tak. Nawet na szybach wokół tutaj. I to też bardzo fajnie wygląda, tego nie pokazaliśmy. Jak się schodzą szyby? Jak się schodzą szyby, no, no możesz to, już. To pokazać. Tak, dokładnie. O, to ty włączysz po mojej stronie? Jasne. No. Teraz macie ten brak słupka, który też jest dla mnie czymś niesamowitym. To mamy takie prawie pół kabry, powiedzmy. Takie pół kabry bez tego środkowego słupka. No to fajnie wygląda. Czy mogę to otworzyć? Tak, pewnie. Tutaj mamy daszki. To ciekawe, czy to jest doklejone? Nie wiesz. Doklejone. Na bank. Doklejone. No ale wszędzie jest ten chrom. Wszędzie i wokół tutaj tych szyby. Tutaj lusterko jest nawet na tym zamontowane. Tego jest mega dużo tutaj wszystkiego. To naprawdę robi robotę. Bardzo ładnie to wygląda. Tapicerka, wiesz, czy tutaj była może zmieniana? Była zmieniana na pewno, natomiast nie wiem, czy w latach 80. czy 90. Aha, okej, okej. No ale fajnie wygląda i kontrastuje fajnie z lakierem też, tak, nie? Tak. Myślę, jest. Że tak wszystko się zgrywa ładnie, no, estetycznie. Tak, tak, to prawda. Gdyby ktoś nie wiedział, z jakim samochodem mamy do czynienia, mamy tutaj oczywiście nazwę marki, znaczy markę i model Fleetwood, tak? Tak, to jest dokładnie 60 Special model. Aha. 61 rok. Okej. Okay. Mogę to otworzyć? To się otwiera? Tak. Nie, spoko. Schowek. Aha. Takie coś. To kiedyś było chyba wyflokowane? Możliwe. Bo to tak wygląda troszeczkę. No, dosyć spory. Tą część popielniczka. Otwiera? A, to kolejna popielniczka, okej. Okay. Podłokietniki. Okej. Okay. Duża tylnia półka. A ten samochód jest sześcioosobowy? Tak, jest zarejestrowany na 6 osób. Okej, okay. I tutaj nie ma pasów bezpieczeństwa, bo w tamtych latach nie było i nie ma obowiązku ich dokładać teraz. No nie, nie muszą być. Elektryczna kanapa, nie powiedzieliśmy o tym. Tak, przód, tył, kanapa jest elektryczna, też wszystko z tego panelu od lusterek. A lusterka też są oba elektryczne? Nie, jest tylko jedno lusterko. Ty, faktycznie, nie mamy drugiego lusterka i ono jest elektryczne, tak? Nie, elektryczne, jest tutaj, jakby to powiedzieć, coś. Manualne. Aha, ale nawet to manualne to i tak jest bardzo ładnie wykończone, nie? I to też bardzo fajnie wygląda. Cała ta rękojeść, bardzo to wygodne jest. Mhm. W sumie wiesz, że to jest pod ręką, więc to nie musi być wcale elektryczne tak naprawdę. Poza tym, nie? Wydaje mi się, że drugie lusterko i tak by nie spełniało funkcji, bo musiałbym się mocno wychylić, żeby cokolwiek w nim zobaczyć. Chyba, żeby te lusterka były gdzieś tam na błotnikach, co? Tak, czyli już by spaskudziły całą linię auta. Mhm. Tutaj mamy kierunkowskazy, tak? Tam tak, kierunkowskazy. Możemy to pokazać w sumie z tego. O. I to jest tylko tak jakby informacja dla mnie. Dla ciebie, nie? Bo ty kontrolek tutaj od kierunkowskazów nie masz. Nie mam. Słychać tylko przekaźnik. Tak, dla mnie informacją są te lampki na końcu maski. To są twoje kontrolki. Tak. A masz jakiekolwiek tutaj masz. Te tylko kontrolki chyba. Tak, tak. Olej,
ile on ma przebiegów teoretycznie? 63 tysiące mil? Wątpię. Wątpię. Myślisz, że myślę, że dużo więcej. Ciekawe, dlaczego tak mało robili, w sensie taki mały ten, wiesz, licznik. Wiesz, lata 60., 70. Ameryka to był taki czas, że ludzie dosyć często w ogóle chyba zmieniali samochody. Aha, okej. Okay. Okay. Wraz z wypustem nowego modelu, no, ludzie po prostu kupowali nowy samochód. I było stać na to. Tak. Stąd też myślę takie wielkie pojemności silników, bo, no, bo paliwo bardzo tanie. To jest oryginalna tabliczka salonowa, tak? Salonowa, którą, tak. Którą salon przyczepił tutaj, zamontował. Tak, salon Cadillac Oldsmobile. O! No ciekawy detalik, fajny. Powiedz mi, na co warto zwrócić uwagę, szukając takiego samochodu dla siebie? Co jest najważniejsze w takim samochodzie? No przede wszystkim, czy nie jest zgnity. To jest podstawa. One są wszystkie na ramie najczęściej, więc czy ta rama nie jest zgnita, nie jest przegnita. No i kupując taki samochód, trzeba szukać możliwie jak w najlepszym stanie i jak najbardziej kompletnego. Bo potem te detale, jakieś galanteria ze środka mogą okazać się jeszcze większym wydatkiem niż łącznie sam zakup samochodu. No i trzeba być gotowym na to, bo to zawsze jest skarbonka. No przede wszystkim chodzi o stan samochodu i kompletność. Czyli lepiej na początku wydać troszkę więcej? W ogóle lepiej wydać więcej. A potem już tylko ewentualnie sobie dopieszczać. Inaczej, jeżeli chcemy kupić samochód pod projekt, który chcemy sobie przerabiać, no to wtedy już dowolność jest dowolna. Dokładnie, rozumiem. Można sobie szaleć jak się chce. Mi zależało na tym, żeby samochód był jak najbardziej oryginalny i kompletny, więc tutaj mi się trafiło. No i też tak specjalnie bez jakiegoś większego wkładu finansowego, bo jedyne naprawy, jakie przeprowadzą, to są płyny, filtry, oleje, takie eksploatacyjne. Musiałem zrobić doły drzwi, progi, no i kilka części typu pompa paliwa, regeneracja gaźnika, poza tym nic więcej. Myślę, że kilka osób wejdzie. Skąd ten dźwięk? To jest automatyczne odmykanie. Aha. O kurde, tu faktycznie... Bagażnik jeszcze wymaga kompleksowej naprawy, żeby zrobić całe to wnętrze. Jasne, bo to jest pewnie tak po prostu dołożone. Tak, tak wrzucone, żeby to jakoś było. A tam się mieści jakieś koło zapasowe, czy na przykład pod spodem jest koło? Pod spodem powinno być koło zapasowe. Aha, okej. Okay. Tam masz nawet taką półkę, mógłbyś sobie jakoś, nie wiem, subwoofer albo coś zabudować. Myślałem właśnie o zrobieniu jakimś porządnym car audio, bo jednak jest... fajnie byłoby. To jest taka półka, bo tu jest zbiornik paliwa? Nie, to nie jest zbiornik paliwa. W sumie, szczerze mówiąc, nie wiem, czemu tak to jest skonstruowane. Nie wiem, co tam się dokładnie mieści. Że nie jest tak dalej płasko. Myślę, że to jest kwestia ramy. Aha, okej. Okay. Okej, okay, no ale jest gigantyczny. Natomiast właśnie przez te puste przestrzenie to sprawia wszystko, że samochód jest notabene lekki, bo waży tyle samo, co zwykła osobówka, czyli powiedzmy na 1600 kg. Takie wielkie coś? Tak, przez właśnie te puste przestrzenie pod maską, te skrzydła są w środku puste, no i bagażnik. Czyli po prostu wydaje się, że jest dużym faktycznie samochodem, ale jest lekki. Tak, jak na 6-metrowy ponton to jest naprawdę bardzo lekki. Nie masz problemu z manewrowaniem tym samochodem po mieście? Nie. Wbrew pozorom jeździ się bardzo przyjemnie. Poza tym no, mnóstwo ludzi jakby cieszy taki widok, więc też często mi ustępują. To też ma swoje zalety. Przywilej. Gorzej jest z miejscami parkingowymi, bo wiadomo, nie są przystosowane pod takie samochody. Tak. Ale zawsze można coś wymyśleć. Pokażemy ten bagażnik, jak się zamyka, co? Bo to też jest coś, co warto pokazać. A może nim tak czasnąć normalnie? Tak. Wtedy też zamknie? No, w sumie nie musisz tego pokazywać, ale tak z ciekawości jestem. Byłem po prostu ciekawy, czy można go tak normalnie zamknąć. Aha, bo to się w ogóle całe podnosiło i opuszczało. Tak. Teraz zauważyłem. Okej, okay, a jeszcze jedna rzecz, tankowanie, bo obstawiam, że to jest tutaj. Tak, za klapką jest wlew paliwa. Jasne, ale żeby tankować trzeba podnosić klapę bagażnika? Nie, klapę się przesuwa, o tak. Aha! I tutaj to jest. No ciekawie. Jest dźwięk. Fajnie jest to, że jak ty nim, jak dodajesz gazu, to tak cały na bok. Tak, właśnie mówię, jak ponton, no. No. No, jest moc.
To co, krótka przejażdżka? Tak, przejedziemy się, zobaczysz jak to płynie. Dobra. Tu radio ci nie jest potrzebne, co? Na razie nie. W dźwięku. Nie, nie, to sama przyjemność. 2 lata, a dalej ci to cieszy. I pewnie będzie cieszyło jeszcze długo, no. Tu jest wspomaganie kierownicy, co chyba nie mówiliśmy. Tak, jest, jest fabrycznie. No i faktycznie płynie się jak na pontonie. Plus do tego te fotele, które są... Kanapy w zasadzie, które są mega miękkie. Ty masz 2 metry wzrostu chyba, tak? Tak. Mówiłeś? Mieścisz się tutaj, widzę, bez problemu. Jeszcze nad tobą jest mnóstwo miejsca. Bardzo wygodny wóz. Tak jak wspominałeś wcześniej właśnie, czy łatwo jest się poruszać takim autem. No to tak jak widzimy tutaj na drodze, no te pasy są dosyć szerokie. Tutaj jakby nie sprawia to większych komplikacji. Gorzej tylko z tym parkingiem, jak mówiłem. Tak, tak, najgorzej z parkowaniem. Wszyscy się obracają, oglądają za samochodem. Przyzwyczaiłeś się do tego? No powiem tak, no. Na początku to było bardzo przyjemne, zabawne. To też zależy od ludzi, bo niektórzy chcą, wiesz, kłaść się na masce. No to już nie jest fajne. Wsiadać sobie do samochodu, otwierają sami drzwi bez pozwolenia. No. To już jest taka... No, to już nie w porządku. Taka nieprzyjemna sytuacja. Tak. Natomiast póki ludzie machają, robią zdjęcia, uśmiechają się, wszystko jest w porządku. Nie przeszkadza ci brak tego prawego lusterka? Nie. Nie, nie przeszkadza mi, bo... Bo zawsze mam lusterko wsteczne. Aha, okej. Okay. Hamulcami tutaj? Spowalniacze, czy faktycznie dają radę? Dają radę. Dają radę, bo gdybyśmy zahamowali trochę mocniej, to no, skończylibyśmy trochę na szybie, jak... Okej. Okay. Jak Harry w Nocnym Rycerzu. Odejście nie jest najgorsze. Tak. No nie, faktycznie. Jak na 61-letnie auto, więc... W końcu to rakieta, no. Skrzydła ma. Tak, wszystkie wozy właśnie z tamtej epoki były wzorowane właśnie na rakiety, statki kosmiczne. Z czego to się wzięło? Z tego, że to były lata 60. i ten cały... konflikt zbrojny pomiędzy Stanami a Związkiem Radzieckim o podbój kosmosu, więc samochody też robili jak takie pociski, komety. Stąd są właśnie takie nazwy jak Thunderbird, Firebird, które miały tam jakoś uderzać właśnie w ten punkt. No a Związek Radziecki właśnie kopiował te samochody, z czego brały się jakieś takie moskwicze, czajki. Tak, no faktycznie. Wyglądały jak właśnie Bel Airy lub inne tego podobne samochody. Jak jeździsz tym samochodem, to wolisz bardziej właśnie tak spokojnie sobie... Tak, tak. Raczej wolę sobie tak popływać, pokluzować delikatnie. To daje największą frajdę. No bo nie oszukujmy się, no... Deptanie też wchodzi na spalanie. To raz, a dwa, nigdy nie wiadomo, kto się jak zachowa na drodze, tak? Tak. No bo układ kierowniczy tutaj raczej też nie należy do takich... No raczej taki bardzo prymitywny. A jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem takiego samochodu? No jako zabytek OC to nie są duże pieniądze. Wiadomo, można wykupywać sobie na okres użytkowania, nie wiem, tam na dzień, dwa, tydzień, miesiąc, załóżmy pół roku. Ale te tutaj koszta w moim przypadku są tak niskie, że wolę wykupić na cały rok i się tym nie przejmować, nie pilnować tego terminu. Więc no nie ma z tym problemu. A jakiego rzędu to są kwoty mniej więcej? Tak 300-400 zł. Naprawdę? Na cały rok? Tak. To jak za darmo. To podsumowując już tak troszkę ten odcinek, żebyśmy go nie przedłużali. Jasne.
Jesteś zadowolony z tego samochodu? Jestem zachwycony. Kupiłbyś go jeszcze raz, czy gdybyś się cofnął w czasie? Z tą samą ilością gotówki, tak. Okay. Jakbym miał więcej, to bym szukał 59. Aha, okej. A planujesz zostawić sobie ten samochód na dłużej? Tak. Na razie tak, no bo myślę, że to jest taki unikatowy raczej samochód jak na Polskę. To już jest też dobra inwestycja, bo one raczej już nie stanieją, co? No raczej nie, no i więcej ich nie będzie. No właśnie. Więc jak utrzymasz go w miarę fajnym stanie, to nie stracisz na tym. Myślę. No mam nadzieję, że nie. To co, ja ci dziękuję za prezentację tego Jasne. Samochodu. Dziękuję uprzejmie za czas, i za chęci. No co? To chyba tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek. A my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!